Dzień dobry, witam serdecznie. Title Tuesday, jak co wtorek, godzina 19. Moi drodzy, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda, no i walczymy. Za 30 kilka sekund zaczynamy, więc w trakcie będziemy tutaj na Twitchu na żywo rozmawiać. No na YouTubie na żywo rozmawiać nie będziemy, jeżeli się ukaże materiał, a pewnie się ukaże. Chyba że zrobię 0 punktów, to wtedy wiecie jak to jest. Nie podstawiaj, nie mów, że pięknie stoi, ale się nauczyliście już tutaj mojej historii grania, nie? No dobra, spróbujemy oczywiście. Hikaru w pierwszej nie, niestety nie, bo taka różnica rankingów jest różna. No ale dobra, jedziemy. Wszystko słychać, wszystko chyba słychać, wszystko działa, wszystko widać. Dobra, mamy mistrza krajowego, w pierwszej rundzie jedziemy. No, tylko wypadałoby zrobić pierwszy ruch, żeby zacząć partię, bo bez tego to będzie ciężko. Zagrajmy G6. Przypuszczam, że E4 może być zagrane. Tak jest, no. Skoczek F6 byłby już taką opcją. Zagrajmy na spokojnie. Sobie D6. Skoczek F6. Mamy obronę pirca na szachownicy. Chyba tak dosyć spokojnie, ale widzę, że przeciwnik gra dosyć też solidnie. Tak, tylko że Iwańczuk nie wie, kim ja jestem. To naturalna rzecz. C6 z B5, tak, z takim planem może zagramy. Ale bardzo miłe, no to wiecie, to jest żywa legenda. Wasilij Iwańczuk, żywa legenda chodząca po tej ziemi. Niesamowity szachista. Ja tylko mówię pod kątem szachowym, nie znam go ani prywatnie, nie znam historii prywatnych. Wiecie, bo różni są ludzie, ale szachista z niego niebywały. No dobrze, niech będzie tak. Niech będzie A5. Tu będę się co jakiś czas wyciszał, bo jest akcja w kuchni u mnie dzisiaj. Pieczenie pierniczków, więc wiecie, może być czasem głośno, ale mam nadzieję, że nie będzie. Iwańczuk jest takim gościem, tak, a jeszcze wracając do niego, pamiętam na Mistrzostwach Europy w Warszawie, akurat do mnie nie podszedł, ale do mojego kumpla, takiego przeciętnego szachisty, bo on tam grał jeszcze partię, dosiadł się i zaczął z nim analizować, tak wiecie, tak po prostu jak do kumpla siadł. Co to jest za ruch? No dobra, zbiję, no biorę tę ofiarę tutaj na E6, skoczek F6 za chwilę i będę bronił. Czy coś tutaj działa, czego ja nie widzę? W porządku, taki ruch. Nie no, skoczkiem trzeba grać. No i teraz pytanie, jak zagra H5, szybka kalkulacja, czy bicie jest dobre? Bicie może... Trochę tutaj oczywiście cierpię, ale to wolę takie sytuacje, gdzie trzeba się bronić. Z pionkiem więcej, ewentualnie tutaj szach. Król. No, powinno się zgadzać, więc wezmę to. Wydaje mi się, że to się kalkuluje. Jeszcze pytanie, czy tutaj nie mogę, bo szybciej ucieknę i to na pewno. To jest to pytanie. Tutaj on mi trzaśnie. Ja będę musiał uciec. I ten król na D7... A może być ciekawie. Wydaje mi się, że tu jest dobre zagranie, bo na 100% ucieknę królem tutaj, więc wszelkie zagrożenia giną. Może król H8 też się broniło. No tutaj na pewno ucieknę. Od razu idę tu. On może też tutaj zbić kolejnego pionka. No może, okej. Ja jestem tego świadom, ale skoczek na D5 wygląda dobrze. Ja przypuszczam, że to białe mają 100% lepszą sytuację. Skoczka może zachowam. A słuchajcie, a wieżę zbiję. Dlaczego mam nie zbić wieży? Bo teraz mogę uciec. Jakość zdobyta. Król ucieknie. Aha, że wcześniej mogłem zbić też wieżę, chyba po królu H8. No ale tu przyznam się, nie chciało mi się za bardzo liczyć. Teraz mam jakość więcej. Tutaj mogę związać za chwilę. O, dobra. Nawet Zwiążmy tutaj tego gońca od razu, żeby hetmanem przejść tutaj, gdzieś tam coś próbować po linii działać. Tutaj król C7, goniec się może przydać do obrony. Mi się wydaje, że ja mam pozycję wygraną. Aha, miałem tak nie mówić, że mam lepszą albo wygraną, bo zapesza. No rozegrałem to jak rozegrałem, słuchajcie, ale to jest na blitza to jest wszystko bardzo niejasne. Na blitza to jest bardzo wszystko niejasne. Tu postraszymy gościa. Teraz postraszymy tego skoczka. Jeśli skoczek ucieknie, to mamy skoczek F4 i kolejna jakość jest do wzięcia. No więc to jest już wygrana. No nie, no nie powinno się już sypnąć w tej sytuacji. U króla bezpiecznego, zobaczcie, pionki tutaj świetnie go bronią, tym bardziej, że przeciwnikowi czas ucieka, gra wolno. No dobra, taki ruch istnieje. Aha, moment, bo tutaj będzie kopnięcie. Zawsze mogę wybić, ale to będzie mu z szachem. Dobra, skoczek F4. Dobra, mamy to. Okej. Żebym czegoś tam nie przegapił. Może taki ruch po prostu jest dobry. Myślę, że tak. Myślę, że na D4 weźmiemy. Mat grozi? Nie, nie grozi mat. Ale tu się trzyma wszystko. Okej. Druga wieża wchodzi. No teraz jest pozamiatane. To zdecydowanie. No dobra, mamy zwycięstwo. Dosyć gładkie. Ja sobie zdaję sprawę, że to wyglądało strasznie, ale to było dosyć gładkie zwycięstwo. Sprawdźmy w ogóle, co silnik na to, bo to też jestem ciekawy, bo powiem szczerze, tutaj jest wszystko normalnie, względnie. B4, skoczek E2, A5. Dobra, skoczek, ok. E5, no to tak. O, w takim razie bicie chyba było lepsze po E5. Z jakiego powodu? Nie mam pojęcia z jakiego powodu. To są takie już niuanse. Dobra, ale on H4 powinien zagrać, prawda? I mnie tu cisnąć, po prostu nie dać mi odetchnąć. Ale tutaj, no to dla człowieka to nie jest takie proste. Ten ruch właśnie. E6. Jak to jest oceniane? Cały czas w miarę dobrze. Bicie, bicie, tak, skoczek, H5, no niby dobrze wszystko jest. Dobry wieczór, Kasiu, witam. Bicie tutaj, no szach. Zobaczcie, król F7 jednak dobrze wyszło i król F7, no silnik trochę zmieniał cenę, ale król H8 też działa, tylko tu trzeba było policzyć, a po król F7 liczyć za dużo nie trzeba. Wzięcie nastąpiło. Król E8 i wszystko działa. On powinien teraz wieżą odejść i po prostu próbować grać. Nieskromnie mówiąc, no oceniłem sytuację jako spoko, no bo jak wieża odchodzi, to silnik tutaj widzicie, minusik mały pokazuje. Ten ruch już jest słaby, bo bije wieżę. No właśnie, no i tu się sypnęło. No, z takiej partii można być zadowolonym, tak mi się wydaje, że ta ocena w końcu jakaś była. Nie zmienia to faktu, że tam w tej pozycji tutaj jest niewesoło aż tak bardzo. No ale to są blice, nie? To właśnie w Pircu takie rzeczy się dzieją. No dobra. Pierwszy punkt. Jest dobrze. Bartosz Cwanc. Dzięki serdeczne za subskrypcję. Bardzo mi miło. Przytyłeś pół kilo. O kurczę, straszne to jest, naprawdę. Czasem wahania mogą być przecież nawet 3 kg w ciągu doby, więc to luz. To i tak jesteś niezły. Prodziekan. Rower 20 kg mniej. A to szacun. Dobra, sprawdźmy tutaj jeszcze, czy ktoś gra. Dobra. A, spokojnie poczekamy. Hikaru ma 1, my też mamy 1. Może zagramy z Hikaru. Chociaż, jaki ja w ogóle teraz mam ranking tu na czeską? Chyba mnie nie ściągnie. Czyli jak przytyła, ale kto przytył? 2 kilo w tydzień, to wszystko w normie? No pewnie, że w normie. Znaczy, ja się nie znam na odchudzaniu, tak, tylko słyszałem od mądrzejszych ludzi, że jak są wahania w ciągu doby, nawet mówię o facetach raczej, w zależności jeszcze kto jaką wagę posiada, no to tam powiedzmy 90 kg plus, no to tam 2-3 kg to się może wahać w ciągu doby i to jest norma. Może tak oczywiście być. Życzysz, cześć, życzysz mi 11/11. Dobre życzenia, ale raczej nierealne. Bądźmy tutaj już realistami tak naprawdę. Ale marzenia spełniajmy. Marzenia w Title Tuesday. No, słuchajcie, jakbym tutaj wygrał ten turniej, ale nie wygram. Ale jakbym wygrał, to dla szachistów robię imprezę za te dolary, które wpadają. Tam ile jest dolarów w ogóle za pierwsze miejsce? Ktoś się orientuje? Tam jest 500 dolarów chociaż, czy 700, czy coś takiego. To jest już dużo pieniędzy, jak na jednodniową imprezę dla kilku osób. Ja zgubiłem, znowu mamy temat o kilogramach, 9 kilo w 4 miesiące, no to zdrowo bym powiedział, ładnie. Ja życzę tylko 8/11, o to już jest takie bardziej przyziemne i myślę, że bardziej realne, to i tak byłoby super. No to by było koksiarstwo, ale to na razie nie myślmy o punktach, tylko walczmy dalej. Zdjęcie Kasparowa sobie ustawiłeś i to pomoże w graniu. No może, może. Cześć, wyindywidualizowany. Ach, się nauczyłem tego niku. Gdzie można zobaczyć tabelę po turnieju? Tabela po turnieju jest tu po prawej. Wprawdzie nie cała, no bo mi tu nie przewija dalej, nie wiem z jakiego powodu, ale początek, czołówkę widać. Tyle ludzi Cię popiera i chwali, to wspaniałe. Pobij rekord. No wspaniale, oczywiście, dzięki. Panie Krzysztofie, co Pan sądzi o obostrzeniach? O matku boska. To mi pytanie zadałeś, 50 Johnny. Co sądzę? Nie wiem, to organizatorzy rządzą i tam przepisy. No ale jedziemy, nie poddajemy się. Dobra, mamy mistrza międzynarodowego z Austrii, ale ranking no soczysty, jak widzicie. Gambit hetmański na szachownicy. Jakiś młody zawodnik, czyli dobry zawodnik. Cześć, cześć, Soul. Goniec B4, ok. Różne rzeczy tutaj oczywiście można grać. Ja zagram goniec G5. No, zagramy ostro. Tak poszło. No dobra. Może będzie troszkę łatwiej ogarnąć temat. Figury w grze. Dobra. No co? To robimy chyba... Roszadę chyba robimy. Co będzie po wybiciu? No może mogę dużo rzeczy zagrać. Ja 5 mogę zagrać. Można sporo tutaj rzeczy teraz pograć. Okej, no to co? Chyba E5 i tu? Jest to możliwe. Tylko E5 niekoniecznie. Troszkę za długo myślę. A3 tutaj. Dobra, zagrajmy E5. Niech będzie D5. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, powiem szczerze. Ale go gram. Ten układ widziałem już wcześniej. Ja to wezmę. H3, żeby goniec mi tutaj nie grał, żeby ten pionek był brynny. Jakby była końcówka, to byłoby dobrze. Wymienimy to. Aha, tutaj mi wisi. Tu jest słabość, zapomniałem o tym. Dobra, będziemy nieco cierpieć chyba. Jakby tu szybko króla doprowadził, to byłoby ok. Tego króla tam szybko niestety nie wprowadzę. Ale próbuję w ten sposób tutaj coś. A tu jest bicie. Nie do końca, bo chyba koń E1. Może tak. Tu chyba może zbić, a tu będzie wieżówka taka w sumie niejasna do końca. To jest taktyka zawsze. Czy tutaj raczej nie przechodzi? Ale może jakąś aktywność złapie. Może ja to źle jednak oceniłem. Może zapomniałem o pionku A2. Wymiana hetmanów może nie była najlepsza. Pełna zgoda. Pytanie, czy tędy się nie pchać. Tu mi na F2 zbije, tam pójdę. Na F3 zbije, tu. Aktywność jest ważna. Z drugiej jednak strony, jak zagram tak. Niech będzie tak. Tutaj będę próbował grać. Nie wiem, co to za gra, słuchajcie. Nie wiem, co to za pozycja. Tak spróbujemy i tutaj. Może przesadziłem. Chyba na pewno przesadziłem. No tak, bo mój król nie ma tutaj w ogóle gdzie grać. Źle pograna końcówka z mojej strony, niestety bardzo źle. Tędy. W sumie nie wiem, co ja tutaj ćwiczę. Jakieś takie groźby istnieją. Czasu coraz mniej, ale wydaje mi się, że mam blisko remis. No i mogę się właśnie teraz pomylić. masakra. Jeszcze na tym czasie grać. Oj, podstawiłem. No to mnie będzie kosztować, niestety. Szkoda, szkoda, słuchajcie. No to jest wtopa, nie? Dobra. Ale dobrze mi się grało. Nie będzie chyba czasu, żeby to przeanalizować, ale dobrze mi się to grało. Na tym czasie ciężko tą wieżówkę było bronić. No trudno. Myślę, że za chwilę będzie druga runda, więc nie zdążę tutaj zobaczyć analizy, zbyt długa partia. Prawie 100 posunięć. No ale przynajmniej była walka, no chociaż tyle. Ja tu podstawiłem pionka F4, prawdopodobnie... Znaczy zobaczę w końcówce w ogóle, czy to był remis przed tym oddaniem piona. Wydaje mi się, że... Wiecie, na tym czasie to może być różnie. No tak, jednak czarne tutaj wygrywają, tylko jest kwestia jakiegoś tam manewru. Król H3 w ogóle ciekawe, a król F3? Wieża H4. To tak patrząc... No właśnie, widzicie, jakbym nie podstawił piona, może bym jeszcze żył. Ale cieszę się chociaż, że była walka. To jest ważne dla głowy tutaj w tym turnieju. Ważne, że była walka. A nie było oddanie partii, po prostu tak, wiecie, że coś podstawiłem tak prosto. Ale tutaj ciekawie w debiucie. Ciekawie było w debiucie, że on, no może wiedział, że z tym gońcem jest to po prostu lepszy. Chyba był lepszy. No dobrze, no i spoko, czekamy sobie na rundę kolejną i walczymy. Dużo was, dzięki, że jesteście, fajnie. No dobrze, mamy kolejnego zawodnika, CM, Uzbekistan, lecimy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Polsko. Gram od razu tutaj i skoczek będzie na D4 miał placówkę. Tak, żeby nie dopuścić tutaj go do posunięcia właśnie D4. Standardowe plany. Szybciej to zagrał, ok. Zagrajmy tutaj w takim razie. Będzie opcja tutaj na wybicie po F5 ewentualnym. To bicie jest na pewno fajne dla czarnych. Tu się otwiera hetman. No i tam skontrujemy B5. Też tak myślę tutaj, żeby te B5 skontrować w pewnym momencie. i cyk na d4. Chyba teraz w ogóle będę miał opcję tutaj zagrania b5. Wybił to. Dobra, pionkiem, rzecz jasna. No i b5 to jest ruch chyba nieunikniony. Trzeba szarpnąć, próbować szarpnąć. Okej. Wybicie na g7 jest możliwe. Sobie zaznaczymy od razu, żeby zyskać chociaż tę jedną sekundę. W ogóle chodzi mi po głowie taki ruch jak F6. Wam też? No tak, tu mi pionek poleci. Bo jak zagram tu, to mi zagra F6. O właśnie. Oddajmy tego pionka na d4, więc jednak coś tutaj nie wyszło po mojej myśli. Weźmy pionka, ja wezmę na c4. A tutaj z juniorem do końcówki wymienić hetmany i jakoś to będzie, jak to powiadają klasycy. No spróbujemy. Przypuszczam, że jest w stanie to wymienić. Jedyna moja nadzieja to przy tych pionkach. I opcja wymiany hetmanów byłaby dobra. Okej. Hetmanem jeszcze wymienił. Nieźle. No dobra. Koniec D7. Żeby linii nie oddać. Chociaż mogłem wybić wieżę i wziąć pionka na F5. Bym odbił piona, ale miał aktywność. Ten pionek jest groźny. To grozi jakiś taki ruch z tempem. Taki ruch widziałem. No dobrze, wymienimy tutaj jedną wieżę, wieża C8 na tego pionka. Aha. Brawo, szachuś. Teraz tutaj. No dobra, może się jakoś zgadza, że wezmę tego. Żeby była jasność, ja tutaj nie gram na wygraną w tej pozycji. Ja tu marzę o remisie. Ale teraz już jakaś konterka, wzięcie pionka. Teraz to już myślę o wygranej. No dobra. Szacha widział. Szacha dał po raz drugi. No i tak. Jest wolny pionek. To jest nadzieja. To jest nasza nadzieja. Dajmy szacha. Niech sobie pomyśli. Może źle... O właśnie, odszedł źle królem. Mam szacha później. Wzięcie materiału się szykuje. No dobra, to tak zagrajmy. I do góry. Nie ma co się zastanawiać. Teraz to mi podstawił już chłopak. Tu. To bardzo ciekawa końcówka. Kurczę. Nie mogę w ogóle tutaj wziąć, bo jeszcze mi tam zamknie. Dobra, gramy tak. Muszę zachować gońca i wieżę. Sprytnie. Chyba przesadziłem. Dobra, będę próbować grać gońcem i wieżą, nie? Chyba jednak przesadziłem. Teoretycznie jest to remis, ale z praktycznego punktu widzenia naprawdę bywa różnie. Mogę. Okej. No i teraz się baw w matowanie. Dobrze, że mam troszkę więcej sekund do gry. Powiem szczerze, nie mam koncepcji, jak to zrobić. Ale nie wiem, to chyba nie jest. No właśnie, to było kiepskie. Jak to grać? Czas. No czas jest ważny w tej pozycji. Powiem wam szczerze, że to praktycznie jest remis, tylko trzeba, to bardziej trzeba znać obronę niż matowanie. Uff, to mi chłopaczyna tutaj zrobił, to mi tutaj podniósł ciśnienie, powiem wam szczerze. Trochę się zestresowałem. No cóż mogę powiedzieć, w takiej pozycji warto grać, no tylko, że ja nie znam tu schematów, jakie są na wygrywanie, dosyć logicznie to tam powinno się grać. No ale dobra, nie będziemy się roztrząsać nad tą pozycją. No, na pewno ciężej jest się bronić niż matować. Rzadki widok oczywiście na szachownicy, ale zdarza się. Wieża była do wzięcia pod koniec, a w którym momencie? Że teraz? Niby teraz? Z odsłony, jak gdzieś tam ruszę, to król zawsze się przytuli do wieży, więc jeżeli o to chodzi, to nic nie ma. Dobra. Dobra. No, taki mały pewnie fart w tej pozycji, aczkolwiek cieszę się, że troszkę tam widziałem. Nie było tak, że nic nie widziałem w tej pozycji. Ale grał do końca i to akurat było na plus dla niego. Arcymistrz, moi drodzy, Gruzja. Pierwszy arcymistrz dzisiaj, 4. runda. Grajmy tak, jak byłby normalnym zawodnikiem. No dobra, klasyk. Wybijmy. No, teoria się już skończyła. No, dajmy tak. Dlaczego on tak szybko gra? I dobrze. Nie wiem, taki ruch mi się podoba. Zaraz, a nie mogę zbić teraz tutaj? Hetman i tu? O rety, co tu się w ogóle dzieje teraz? Prawdopodobnie nie mogę. Chwila, goniec H2, hetman H4. Skoczek G3, no wieża odejdzie. Tam coś postrasza, ale to może być mało. Kurczę, wiecie co, aż mi się prosi, żeby zbić na H2. Bo jak zagram tutaj, to G3 dostanę. Skoczek tu. O, może być mało. Kurczę, no za mało czasu, żeby podjąć taką decyzję. Ale wiecie co, no muszę chyba zbić na gońcem na H2. No to... Toż się tak prosi, żeby to zrobić. Z drugiej jednak strony tutaj taki ruch może być niezły. Dobra, wiecie co? Zamykamy oczy. Zamykamy oczy i biję po prostu. Nie wiem, pewnie jest złe, ale... Dla potrzeby treningu, no grozi mat, on odejdzie wieżą oczywiście. I teraz oczywiście nie wybijamy skoczka. I gramy sobie dalej w te szachy. Nie wiem, co to za pozycja. F5 jakieś będę próbował grać. No tak, strach, straszy, wiadomo. Tutaj nie ma czasu, żeby to bronić. Zbiję tam, tu. No właśnie, oddam kolejny materiał. Trudno. Ale ostra pozycja. Dobrze zagrał. Postraszmy króla. Wrócę. Co tu się wyrabia? Nie mam pojęcia. Zielonego. Kiedy odejdzie gońcem, mam zawsze szacha. No na C7 jeszcze widły są, nie? Ale to tutaj wtedy. Można i tak. Wieżą zbił. Co? Szach? Co to było za posunięcie? Zaczyna mi się podobać. Do przodu. Czterdzieści sekund. Trochę mało. Trochę mało. Wieża D3, wieża D3. Wieża D3, tutaj. Zbił jednak. Dobra. On to zbił. Zagrajmy tak. Po prostu zagrajmy tak. Jak to wygląda w figurach? Dobrze to wygląda. Wyrównane. Mam nawet coś więcej. Tu w ogóle mogłem chyba zagrać od razu. Zagrajmy tak. Wprowadzić ostatnią figurę do gry, bo nie widzę ataku. Nie będzie tak. O, zgoda, pełna zgoda. Czasu coraz mniej, prawda? Okej. Troszkę go tutaj wypuściłem w tej sytuacji. 16 sekund. Zbyt mało czasu jak dla mnie. Kurczę. Matko Bosku, co tu się wyrabia? Nie widzę co grać, słuchajcie. Trochę wypuściłem, ja sobie zdaję z tego sprawę. ale teraz 4 sekundy w ogóle mam, kurczę, szybciej, Krzysztof. O matko boska, jeszcze tutaj. A, tutaj właśnie, dobra, wyrównało się. No dobra, remis chyba jest, o ile nie przegram na czas. Jeszcze popróbujemy. Nie, no remis jest, remis. Chociaż wiecie, w tej sytuacji... O, i teraz popełniłem gafę. I to straszną. Będę musiał jeszcze cierpieć. O, i mogę to przegrać, ale to będzie przykre, naprawdę. To będzie przykre. Może teraz nie. O. Och, nie tutaj. Król miał tutaj pójść. Oj, podstawka! Nie! A taka piękna partia. Ale się działo tutaj w tej partii. Słuchajcie, masakra. Co tu się wyprawiało? Szkoda, że podstawiłem na końcu. No to był remis oczywiście, ale to wynika z tego, że miałem bardzo mało czasu i lekka panika. A, to są właśnie takie połówki, gdzie no jak się traci, to boli bardzo. No tutaj co? No tutaj nie wiem, czy to jest remis. Już ciężko mi stwierdzić. Ajajajajaj. No to jest remis, jak widać, silnik podpowiada. Ale wiecie co, no to już jest, że tak powiem, no tutaj podstawiłem, grając wieża F2, o tutaj źle. Bo remis mam w kieszeni, no. Tylko, że wiecie, jak się atakowało przeciwnika, atakowało, to się chciało wygrać, nie? Tutaj wystarczyło po prostu szachować, ale ciekawi mnie, co tam się działo w debiucie. Zobaczcie, królewsko-indyjska, a takie rzeczy tam się działy. Pewnie to poświęcenie było błędne, ale aż się prosiło, żeby tam zagrać. No błędne, no jest błędne niestety. Ale działo się nieprawdopodobnie dużo. Nieistotne, że... Znaczy, istotne. Przeciwnik grał źle. Znaczy, widzicie, jak się naciska na kogoś, to na pewno wymusza to jakieś tam błędy. W ogóle co? Remis w tej sytuacji pokazuje komp? C6, skoczek C7, koczek G4. Wow, co to za ruchy są? Tu wisi, tu wisi, tu wisi. No dobra, po wybiciu co się dzieje? Goniec tutaj, tak? No i co dalej? Niech mi tutaj silnik wskaże, bo nie wiem. No co, hetmanem gdzieś? Skoczek E2, powiedzmy. Tutaj, tutaj, tutaj. Wow, no ale kto by takie rzeczy widział, to ten człowiek nie jest w stanie tego w ogóle zobaczyć. Ale mega kozackie tutaj pozycje powstały. Mimo porażki ja się naprawdę cieszę, że coś takiego tutaj idzie. Sprawdźmy, no ja na pewno miałem wygraną. Znaczy, na pewno wygraną. Sprawdzimy, czy to się potwierdzi. Tu przeciwnik cały czas mógł skoczek C7, czyli jak brać materiał, to już do końca. No, ale zobaczymy. Ale tam w ogóle fatalnie. To takie wykończenie, wiecie, ten remisik chociaż dałby tego smaczka na koniec, ale no trudno, trudno. To już punkty tam, pal licho punkty. Jak tu się działo. Zobaczcie, tutaj wygrano już mam. No co z tego, że... Ale i tak nie wygrałem. Ale się działo. Bicie na F4. Wszystko działa. Tu rozpierducha jest totalna. W ogóle C5 też brałem coś tam pod uwagę. No i tutaj wybił. Bał się. Bał się. No i tu się w figurach się wyrównało. Pion więcej. Zagrałem tu kilka miękkich ruchów. No właśnie. C5. Wygonić skoczka i zagrać tu z szachem. Czemu, Krzysztof, takich ruchów nie grasz? Nie no, arcymistrz był do wzięcia. Trudno, no, nie cofniemy czasu. Nadal tutaj wszystko tam... Dałem mu czas, żeby ustabilizować swoje figurki. No i tutaj mnie trochę porobił. To jest nadal, myślę, że spoko. No jak widzimy, remisowo to wszystko wygląda. Jestem zadowolony, że tam nie podstawiłem od razu. O, tu już mam gorzej. A, wieża E2. No to tego nie widziałem. No ale widzicie, dzieje się. Przeciwnik też nie widział. Cały czas wieża E2 wchodzi. Teraz już nie do końca, bo tutaj i wieża wisi. Tak, tak. No dobra, końcówka. Końcówka była fajna, bo ja zdążyłem królem podejść. W ogóle nie mogłem zbić pionka? Mogłem, ja to widziałem po ruchu. To, że czasu brakowało, to tak. Ale jest plus tego. Ja jestem zadowolony z tego względu, że na tych sekundach jednak te ruchy jakieś zostały wykonywane i nie było aż tak źle. No, pionka bym wziął i byłoby pięknie. No ale poszło jak poszło. On zagrał tu D4 od razu. D4 od razu. Szach niepotrzebny. No tak, tak, ale to tak jest jak, słuchajcie, jak się gra szybko, nie? D4 byłoby dobrze. Tutaj, tutaj. No dobra, to pokazuje remisik, ale już nie pokazuje remisik. Zobaczcie, wygrana wieżówka. Tylko mówię, to ten czas jest okropny. Wieżą zbić. Aha, no takie zobaczcie to proste. Przecież jak wieżą zbijam, grożę takim zagraniem i tu. Wszystko działa, a ja niepotrzebnie szachy dawałem. Usprawiedliwienie jest takie, że to wszystko na sekundach. No tam przegiąłem pałę, nie? Tu w ogóle myślałem, że po tym ruchu ja biorę pionka na F3. No wieża broni. Kurczę, co arcymistrz, to arcymistrz. Nie, no to jest oczywiście remisik, ale ja no to przegiąłem. Można było szachować spokojnie i... Nadal to remis, jak widać, komputer widzi remis. Trudno. To już historia. Skupmy się na kolejnych rundach. Ale było fajnie. Fajna partia, podoba mi się. Początek partiowy, powiem wam szczerze, trzeba być zadowolonym. 2 na 4. No, zaczynaliśmy tak już miliard razy, więc jesteśmy przyzwyczajeni. Ale było świetnie. Już nie zdążyłem poczytać waszych komentarzy w trakcie właśnie. No dobra. Za chwilę runda numer 5. To jeszcze jest początek gry. No była kozacka partia, to prawda. Bardzo mi się podobała. Także no w tym kidzie całym, w królewsko-indyjskiej właśnie widać, to był jeden z dowodów, gdzie poświęcenie moje było niepoprawne. Ja zdawałem sobie z tego sprawę. Ale zamieszanie było na tyle duże, że przeciwnik się też pogubił. I to arcymistrz. Ten Austriak, co ze mną wygrał, ma 4 na 4. No, na zdrowie. Niech tam idzie jeszcze wyżej. Dobra. Jest dobrze, moi drodzy. No, bicie na H2 tym pionkiem tak, no to tak, wiecie, no chce się to zrobić, po prostu się chce. Tak skusił mnie tą pozycją, że aż musiałem. No i fajnie wyszło. Na blica internetowego działa to pięknie. Za długo też myślałem nad tym biciem, które i tak by poszło, z uwagi na to, że tak już sobie pomyślałem. Dobrze, kolejna runda. To jedziemy D4. Dobra, już dzisiaj tak graliśmy. Zagramy tak teraz i E3 na spokojnie. Chcę mi utrudnić tutaj wyprowadzenie gońca. Dobrze, zagrajmy tak. To muszę chyba pionkiem zbić. Biorę pod uwagę takie ruchy jak hetman C2, tak po prostu, żeby wysuszyć i sobie grać tu końcówkę. Chyba tak będę musiał zrobić. Chociaż może nie. Nie, dobra, zagrajmy tak, bo hetman jednak trochę przeszkadza tutaj w tym zagraniu. Wybić, C4. Może goniec E2. Żeby zrobić roszadę. Właśnie, C5 będzie się tu wszystko upraszczać, co? No, robię tą roszadę, niech będzie. Ale równina. A nawet bym powiedział, że to czarne mogą tutaj teraz stać lepiej. Figury się ich rozegrały. Będzie H4, jakiś lufcik trzeba zrobić. No G4, tam spróbujemy coś poszarpać z tamtej strony, nie widzę tutaj, żeby coś... Czekam aż mi wybije tutaj, żeby wejść jakoś wieżą. Nie będzie to łatwe. W końcu zauważył, że może tam grać. Nieco pasywnie. Lecimy. G5, niech tam myśli. No ale tu pionkę oddam, ale ten jak weźmie, to będzie zdwojone. To będzie spoko. Tak trzeba. Ha, znalazł taką opcję, że mi tego pionka będzie chciał wziąć. Słusznie. A, słusznie. Słusznie, panie kolego, niestety. Nic tu dobrego mnie nie czeka, jak czegoś nie zakombinuję. W postaci coś wieża H1. Same złe rzeczy mnie tutaj czekają. Te pionki są groźne, dobrze, jeszcze nie zaawansowane. Teraz jakieś bum bum. Wieża H7 coś tam może. O, tutaj bić. Zbijmy najpierw to z szachem. Zobaczymy, jak on się zachowa. Tutaj dajmy szacha. Tutaj zbić. Właśnie. Wygląda to jak wygląda, ale chyba zbić muszę. Na wieżę chyba musi zbić. Szacha dał. To ciekawe. To i tak miałem tak zagrać. E5. Jedyna szansa jakaś na cokolwiek. Jeszcze król bliżej. Może gdzieś go tutaj spróbuję oszukać. Teraz po prostu widzę jakąś tam aktywną grę. Albo i nie. Tutaj? I co, jest siatka matowa? Muszę pionkiem w ogóle, bo to będzie jeszcze gorzej. Cóż, ja biedny żuczek. Teraz mogę. Nie jest dobrze. Ale się związań porobiło. Co ja mam zrobić teraz? No to chyba mamy remis. Mam nadzieję. Dobra. Taki remis po walce nie jest zły. Szkoda tylko, że wiecie, no, że z arcymistrzem prawie wygrywam, a tutaj muszę żebrać o remis, nie? Z podobnym zawodnikiem, jeśli chodzi o kategorię. No ale szczęśliwy remis. Ja jestem chyba z tego remisu zadowolony. Chyba, tak mówię chyba, bo dobrze byłoby się odbić, no ale trudno, 2,5. Znaczy, no 2,5, no co, no, nie najgorzej. No tak, lepiej zremisować. Taka gorąca partia. To jeszcze nie ochłonąłem po tamtym pojedynku z tym GM-em. Szkoda, że nie dociśnięte. Dobra, tak już teraz gadam ciągle tylko i muszę sobie pogadać, żeby trochę sobie ulżyć. Ale widzicie, Title Tuesday, turniej o pietruchę, a emocji co niemiara. We mnie się też gotuje, może tego nie widać do końca, ale się gotuje. No, ale tamte partie przegrane to w sumie nie powinny być aż takie sromotne przegrane, więc też jestem zadowolony. Więc mentalnie 0 porażek. Dobra, czekamy na rundę kolejną. Początek był taki najgorszy, aczkolwiek średni bym powiedział, no ale przydałoby się, wiecie, nie? Trochę jednak tych punktów tutaj przy nazwisku by się jednak przydało. Jak tam nasi Polacy grają? Jesteście na bieżąco? Dajcie znać. No, chyba zaraz zaczynamy. No, Hikaru, jak jeszcze wygra jedną partię albo dwie, no to będzie już miał 3200, spoko. Da radę. No, okej. Okay. Mamy włoskiego mistrza FIDE. No to go. Znowu wpadłem w tą głupią pułapkę. Wiecie co? Jestem po prostu idiotą. No teraz to muszę nazwać wprost. No jestem idiotą, no. Po prostu tragedia, co ja gram. Można się wkurzyć. I to tak na serio. No tu mi zagra, będę musiał zagrać skoczkiem. No nie ma innego wyjścia. Wyjście z wora już po 5 ruchach. O ile to będzie w ogóle wyjście z wora. Zły jestem na siebie, że takie proste rzeczy. Muszę zbić. Finalnie jest pionek mniej. Więc trzeba się cieszyć, no. Cudowna rzecz, tylko powiedzcie mi, jak ja mam się teraz przestawić, ustawić, nastawić, jak to grać. Kompletnie nie wiem, jak to grać. Niech będzie bicie skoczkiem. Bardzo źle rozegrałem początek gry, bardzo źle. No jak amator, jak w ogóle osoba początkująca, naprawdę, bo to drugi raz już tak zagrałem w tym Tuesday z rozpędu. C5, no. Tam A6 trzeba grać przecież. Ciężka sprawa, żeby tutaj się wykraskać troszkę tymi figurami. Myślę o tym ruchu. Tutaj. Niedobrze. Niedobrze to wygląda. Dobra, niech będzie tak. Brawo. Kolejna prosta taktyka przeoczona. Świetnie. Ojejku, goniec G4. To jest po partii. Nie zagrał goniec tutaj? To bez znaczenia, to i tak jest po partii. Najgorsza partia w ogóle od dawna. Jak można tak w ogóle przegrać szybko? Dobra, nie wiem, tak zagram, bo już nie widzę nic innego. Mógł to wcześniej zrobić. Co on gra? Jakieś szanse mi tutaj daje jeszcze teoretyczne. Jakość mniej, pion mniej, wszystko gorsze. Choć nie wiem co grać, gram tak, nie wiem kompletnie co grać. Po partii. W ogóle przeciwnik nie chce wygrać tej partii, tak gra ze mną. On nie chce wygrać. No dobra, już chce. Co? Bardzo źle. Ha! Widzieliście to? To jest jakiś... To jest coś nieprawdopodobnego. Jeszcze ja to źle gram. Kurczę, jeszcze... Teraz dobrze gram. Widzieliście to? Bzdura. Zbieraj te piony, bo jeszcze przegrasz, Krzysztof. O Boże, co tu się działo? O Jezus Maria. Nie mam w ogóle nic do powiedzenia, nie? Nie wiem w ogóle, co się stało, no. Może mama go na makaron zawołała, nie mam pojęcia. I podstawił wieżę. Takiego wyjścia z wora to tam on wygrywał 100 razy. Nie trollował mnie, widać po ruchach, że nie miał planów wygrywania pozycji, no i tam podstawił po prostu wieżę, no i tyle. Dobra. Nie powinienem, ale mam punkt. Pff. Nie wiem co powiedzieć. Masakra. To tam nie wiem, to było z plus 10 dla niego pewnie, według silnika, no, plus 15, albo i więcej. Nie no, wiadomo, że do końca, dopóki tam już, dopóki dzisiaj tam, dopóki tam gońcy na G4 nie mógł zagrać, przecież tam totalnie przegrana, zobaczcie. Pomijając debut, bo zagrałem fatalnie, no teraz wystarczyło zagrać gońcem, jest po partii. Tutaj jest wszystko trzymane, trzeba się zasłonić wieżą i wieża po prostu ginie, no nie ma co analizować. O Boże, pretensje do siebie tylko mogę mieć za te fatalne debiuty, co przed chwilą zostało rozegrane. Ale dobra, no 3,5, no 3,5, ile było partii? 6. No 6 partii, 3,5 punktu. Niezasłużenie. Ale jest. Było mocno. Partia już jest, tak? Już jest partia. Mistrz FIDE, Niemcy. Znowu Gamit Hetmański. Czy znowu mi zagrają gońcem na B4? Znając życie, zagra. No to trzeci raz to samo, no. Coś tam może wzmocnimy. No dobra, idzie to samo. Niech idzie. Niech to idzie to samo. Przypomina sobie pewnie warianty. Mhm. Jest takie posunięcie. Teraz nie wiem, czy tutaj mogę zbić, ale zbiję. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to się grało. W ogóle 8 ruchów, on już połowę czasu stracił. Dobrze zagrał, uważam. Skoczek D7 teraz i będę musiał grać jakieś F4. O, nawet tak można, ok. Dobrze zagrał. Nie wiem jak wy, ale jak ja wymienię hetmany, jakoś tak spokojniej się czuję. Mimo gorszej końcówki. Związanie. I to potężne. No i tu mi weźmie pionka. Otóż to. Skoczek E5 musi wziąć pionka. Ja odejdę gońcem. I co wtedy? I wtedy będzie ciężko. Może odejście gońcem nie będzie na tyle, że po prostu drugą wieżę wprowadzę. Teraz, no właśnie, teraz E5 grozi, więc muszę zagrać jakieś F4. On zagra tu, a ja muszę zagrać tak królem. Buty. Teraz istnieje opcja, że... Już nie istnieje opcja. mam pewien pomysł na aktywną grę. Tutaj, jak mi zbije, mam wieża C7. Nie, nie mam wieża C7. Bzdurki wygaduję. Wymienić nie mogę. A tutaj znalazł posunięcie, ale sprytnie. No dobra. Bronimy się jak możemy. Z pionek mniej. I co? Tutaj mam ruch, żeby mata nie podstawić. Zrobiło się gorąco. Ojejku, nie, tylko nie to, no, zobaczcie, no jaka prosta podstawka, Krzysztof, co ty robisz? A już było nieźle. Tutaj, tutaj. No i tu, no i to raczej jest wygrana, kur... No ciężko stwierdzić, ale myślę, że tak. No bo tu musi grać, prawda? Tutaj królem, tu ucieka. No nie przegrałbym tego w każdym razie, no. Nie przegrałbym tego. Bo bym na przykład tutaj zbił pionka w razie czego. No i tylko ja to mogę wygrać. Wieżówka, no takie proste rzeczy. Wiecie co? No to jest kara za tamtą pozycję, nie? Karma, no. Po prostu podstawka. No. Co za bzdura. Kompletna. A nawet zbić, zbić i tutaj. Nawet. Nie mogę się pogodzić z tym, że widzicie, jak mam szansę, to po prostu jedyny wynik, jaki mam w głowie, to wygrana. A remis kompletnie odbiega tutaj od wszystkiego. Kurczę blade, no taka prosta rzecz. No nie widziałem, po prostu nie widziałem. Z taktyką u mnie ostatnio niestety na bakier. Nie wiem z jakiego powodu. Na nic, nie doszukujmy się, trudno. Ja Ragozina analizowałem bardzo mocno kiedyś, tylko teraz gram troszeczkę inaczej. No to jest to, że na wyższym poziomie, słuchajcie, jednak debiuty są kompletnie bardzo istotne. No bo dostajemy worę, jak coś tam pomylimy. No, na niższym poziomie nie ma to ogromnego znaczenia, a na poziomie niższym to jest niewybaczalne niestety. I się podstawia. No ale na końcu było fajnie. Już czułem, że gościa tam dociskam. No niestety. Ale to przykro mi jest strasznie z tego powodu, że musicie oglądać takie w ogóle pomyje z mojej strony, bo kiedyś grałem lepiej. No kiedyś grałem lepiej. 3,5 na 7. Ile partii zostało? 4. Wiecie, co to znaczy? Że teraz 4 z rzędu trzeba wygrać. I rekord będzie. Zawsze się można doszukiwać, że za szybko, że coś. Każdy miewa zły dzień. Ale słuchaj, Jarosławie. Ja co wtorek miewam zły. Przecież od 4 tygodni ja nie potrafię dobrego turnieju tutaj zagrać. I walka trwa cały czas. A nie może być tak, że tam powiedzmy po 10 turniejach w końcu jeden jakoś tam super wyjdzie i tutaj fanfary. No nie, no. Ważne jest to, ja tak mówię tutaj o swojej takiej ambicji małej szachowej, że dobrze jest rozgrywać turnieje w miarę stabilnie, czyli w miarę równo. No nie mogę na ten poziom wskoczyć po prostu, no. Bo Title Tuesday bywały świetne przecież kiedyś tam w początkach, powiedzmy tutaj, YouTube'owych działań. A teraz, no przykro się robi troszeczkę, jak się tak prosto przegrywa. jednym posunięciem. No ale to widzicie, no ja tam temu kolesiowi zbiłem wieżę w totalnym worze. Tutaj wyjście też było z wora nieco, ale jakaś tam aktywność, szansa była. No trudno. Ja się nie dobijam, Bartoszu, ja tylko tak sobie tłumaczę, tak sobie mówię. To nie jest dobijanie się, znaczy to możecie tak odbierać, ale sobie tak po prostu muszę pogadać, no. Albo zaraz wyłączę streama i nie będzie streama i będę sobie grał bez streama, bo to też jakiś tam pewnie wpływ ma, nie, jak się cały czas gada, ale no, kiedyś chciałbym może spróbować zagrać bez streama, ale nie wiem, no, ja to robię dla was, to nie robię tego dla siebie, bo Titled Tuesday nie grałbym co wtorek tak naprawdę, więc to jest tylko stream tutaj dla widzów, nie dla mnie. Nejdorfa w Sycylu. Najdorf jeszcze nie jest moim takim dobrym debiutem. Praktycznie go nie znam. Znaczy znam początek gry i tak dalej. Nie zagłębiałem się po prostu w to. A, szkoda, bo był gościu był do dopadnięcia. Emocje emocjami, ale oddajcie mi moje punkty, albo nie podstawiaj, szachuś. Nie, to nie chodzi o czat, to nie chodzi, słuchajcie, o was. To nie na tym to polega, Jarosławie, to nie o to chodzi. A, właśnie, chwila, która to runda? 7? 8, 9, 10, 11. 7 rund było. No to 4 rundy jeszcze, no to w takim razie nie powinno być teraz przerwy. Krótka przerwa jest po 8 chyba. Dzięki, bardzo miło. Szalow 2. Ktoś się z was wybiera może do Katowic w piątek na Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych, a następnie w szachach szybkich, sobota, niedziela. To już niedługo, 17 grudnia, 3 dni zostały. Warto siedzieć po autografy. No, będzie Jan Krzysztof Duda, więc na pewno warto. Polski zawodnik. Kim on jest? Sprawdzać to? A, to jest chyba Wojtek Przybylski. Wojtek Przybylski. Pozdrawiam Wojtka. No to solidny zawodnik. Nie tu. Tu? Nie pamiętam w sumie, czy to jest dobry ruch, czy zły. Zgłupiałem. Po prostu jak baran. Nie wiem, gram tak. Już kompletnie zapomniałem, co tutaj grać. Zbijmy tego piona. Jest ruszada, jest impreza. Skoczek tak stoi nietypowo, nie? Niech sobie stoi. Wracamy, tu pilnujemy pola jeszcze gońcem. Trzeba. Jakiś C5 oczywiście istnieje. Goniec D2 zagramy sobie. Jakieś tutaj opcje. Ciekawe zagranie. No dobra, wezmę. Goniec B4 później? Pionkiem weźmie? Powiem szczerze, nie wiem, czy pionkiem jest ok. Może? Raczej pionek jest potrzebny tutaj, żeby grać E5. Przypuszczam, że hetmanem. Jednak pionkiem. No dobra. Na wolną linię. Osłabić tutaj. Spróbujemy osłabić. No niech będzie A6 po prostu. Jak zbije to hetman. A, bo zaraz tu pionek będzie wisiał. No to ciekawe. Może tak, po prostu na pionkę. No i tutaj, tam będziemy próbować cisnąć. Tu jeszcze goniec się może rozegrać. No F4, dobra, skupmy się. Okej. Będzie wieża na E1. Jakaś podpórka. C5, tak. C5 widziałem. E5 rzucimy. To było dobre zagranie na pewno. Takie ruchy? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Próbujemy. No dobra, tak. Okej, tak i tak. Czy zdążę tak grać? Skoczek C3 dobrze działa. Jak tu, to tu. Pytanie właśnie, czy skoczek tam dobrze operował. Muszę tak chyba zagrać. Aha, trochę tutaj już widzę, co grozi. Są niebezpieczeństwa niestety w tej pozycji. Dostrzegam je, dostrzegam. Niech będzie tak. Dobra. Oj, dobra, 50 sekund. Spokojnie, spokojnie. No dobra, po prostu może tak. Że to może być wolne nieco, ale z drugiej jednak strony. Pionek tutaj weźmie. Ojejku. Widzicie, o co chodzi? No właśnie. To jestem cały ja. Podstawki. świetnie. Będę chciała się w ogóle grać, nie? To już była dobra partia. Znaczy po debiucie miałem bardzo ładną pozycję. W tym mniej więcej momencie mi się bardzo podobało. Już nie, w ogóle nawet powiem wam szczerze, nie wiem co powiedzieć, tak jestem wewnętrznie zdenerwowany na swoją grę. Na takie banalne podstawki, na takie banały totalne. No, no E5, wszystko tutaj pięknie zaczyna działać. Hetman E4, bardzo ładny ruch, o widzicie. Przeoczyłem. No te figury stoją dobrze, wszystko tu stoi dobrze, no wszystko tu stoi dobrze. Oczywiście ja nie widzę prostych zagrań. Jestem zły na siebie, mogę tylko opieprzyć siebie. Sorry za te słowa, ale... Może zwyczajnie tak pokazuje komputer faktycznie, jakoś tam ustawić. No ta pozycja już jest niepewna oczywiście, ale nie jest chyba aż taka zła. Czarny w ogóle tutaj dominuje. Sobie zerkam. O, widzicie, po tym ruchu ja nie widzę, że hetman może zbić mi skoczka. A to jest po prostu mistrzostwo świata. No nie widzę takich ruchów, no i to boli najbardziej. No wiadomo, że tu jest wtopa, nie ma co patrzeć. Dobra, zaraz do was wracam, moi drodzy, muszę ochłonąć chwilę. Oh. Cisną się na słowa, na usta ostre słowa. To też jest taki przykład, że jak komuś nie idzie w turnieju, słuchajcie, no to ta psychika jest ważna. Ktoś ma silną psychikę, to będzie szachistą. Odechciewa się grać po prostu, jak dostajesz bęcki w taki sposób i podstawiasz. Podstawiasz, to jest trudne. Tak, wypłakałem się. Zużyłem dużo chusteczek. Nie wiem, co mam powiedzieć. Wybaczcie. No ale w całym tym zamieszaniu ja jestem płotką tutaj w tym turnieju. Są niestety rekiny i bezlitośnie tutaj będą to wykorzystywać. Polski szejku, psycha jak Nepo. No wiesz co, no bo co, Nepo pokazał, że ma słabą psychikę, ale on jest zawodowcem, ja nie jestem zawodowcem. Więc o tyle lepiej mi z tym. Zawodowcy mają trudno. Z jednej strony bardzo trudno, bo ta psychika musi być naprawdę mega w szachach. No ale z drugiej strony wiecie, no zawsze jest coś za coś. Co ja chciałem powiedzieć, no za przegranie meczu Nepo wziął 800 000 euro, na przykład, na pocieszenie, na otarcie łez, nie? To też jest to. Dojście do takiego poziomu jak Nepo, no ale widzicie, Carlsen mega silny, tak? No widać, jest kompletnym szachistą. Tak jak już zmieniamy trochę temat z mojego na innych. Boli mnie tylko jedna rzecz. Wiem, że nikt nie lubi takiego smęcenia, ale boli mnie jedna rzecz, że naprawdę taktycznie słabo stoję, ale to jest tylko i wyłącznie wina moja, no bo ja nie ćwiczę nic, tu się przyznaję bez bicia, no nic nie ćwiczę, także tyle w temacie. No i tak naprawdę teraz co? 9 runda, 10, 11, 3 rundy do końca i mam 6,5. No ani nie powalczę teoretycznie o rekord, ani o nic. Jedyne, co mogę tutaj spróbować powalczyć, to jakiś skalp GM-a na pocieszenie, jeżeli uda się jakiegoś tutaj trafić jeszcze. Zbyszek też padł psychicznie? No tak bywa, no co? No tak bywa i co mam powiedzieć? Też ma 3,5? On miał 3,5 z 4, to teraz tyle porażek z rzędu dostał? To musi boleć. Boli tak samo. Tak, Malkolicie, słyszałem już, że zremisował z Artmiejewem. To bardzo ładny wynik jest. Artmiejew nieraz tutaj wygrywał Titled Tuesday. Dokładnie znajduje się na 12. miejscu, teraz ma 6,5. Tak, zrozumiałem, Krysia, zrozumiałem wszystko. Czytam wasze tutaj komentarze namiętnie. Nie na wszystkie niestety reaguję, ale tak, już to się powtórzyło. To jest coś takiego, że niewykorzystane sytuacje się mszczą, prawda? No i tam z tym arcymistrzem w tej rundzie numer 2 bodajże. No było blisko, no było tak blisko, no kurczę felek. Czułem też, że on gra słabo. No i niewykorzystana sytuacja. Jakby tam pykło, no to wiecie, człowiek dostaje skrzydeł i gra i bardziej się skupia. A teraz co? No grasz o pietruchę i musisz grać dalej. No na szczęście jest runda. Jedziemy, panie kolego. Co tutaj? Dobra. Nie wiem, co to jest, nie pytajcie mnie nawet, ale sobie tak zagrałem. Dlaczego by nie? Kamienna ściana. Taka trochę inna niż zwykle. Może zamkniętą pozycję będzie grać lepiej. Niech się przeciwnicy męczą. Ten goniec mi się bardzo nie podoba, ale on ma szansę oczywiście wyjść. Zagram C6. Tam seria wymian nastąpić musi. Dobry ruch. Czyżby dobry? Mogę pionka wziąć, ale tu jakaś aktywność. Każe mi myśleć, cholera. No wezmę. Muszę gońca wyprowadzić, nie ma innego wyjścia. Aha, ciekawe zagranie. No wezmę. Dają materiał, to biorę. No i co teraz? No będę chciał wyjść końca. Co mi zrobisz? Proszę pana, co mi teraz zrobisz? Masz się męcz. Tu jest dobrze. Tu już wygrywam. Chociaż w moim wypadku wszystko można. Jest nieprzewidywalnie. No dobrze. Takiego ruchu nie ma, bez C5. Tak. Tutaj nie mogę się uwolnić. Jeszcze muszę zagrać takie posunięcie. Chociaż... Jeszcze. W sumie to tak mogę. Dziękuję bardzo za subskrypcję, choć nie zasłużyłem, ale bardzo mi miło z tegoż powodu. Dzięki Soul. No, już przeciwnik się pogubił, już na sekundach gra. Tak, zagrajmy. Goniec A6. No, nie, zagrałem nie swój debiut i wyszło dobrze. Tu chyba będzie dobrze, chociaż tak można. Wszystko grać już można. No, jest zwycięstwo, ok. Czekamy na rundę kolejną. 4,5 na 9, 50%. Witam Cię, Simonie. Tak, pamiętam Ciebie. Zobaczmy na partię. No już nie zdążymy. Żigałko przegrał. Słuchajcie, tutaj ten poziom w ogóle w Title Tuesday jest naprawdę wysoki. To wyobraźcie sobie, jak jeszcze gra Carlsen tablicę na żywo. To jest w ogóle kosmos. Nie wiem, czy w ogóle też słyszeliście, na Czeską Polska napisali, że Carlsen powiedział, że jak Firuzja nie wygra turnieju pretendentów, to nie przystąpi do meczu o Mistrzostwo Świata za 2 lata. Więc powiedział, że może grać z Firuzją teraz mecz o Mistrzostwo Świata albo w ogóle. To jest ciekawe. To troszkę zachowuje się jak Fischer, a z drugiej strony powiedział, że jest zmotywowany do tego, żeby zrobić ranking 2900. I uważam, że jest to możliwe w jego wypadku i to może być taki napęd dla niego i myślę, że to może być taka główna motywacja, no bo on wszystko ma, no nie zdobył jeszcze Pucharu Świata nigdy, tu jeszcze oczywiście będzie miał okazję to zrobić, ale też no powiedzmy tak, no, mistrzem świata jest kompletnym, może próbować zachować tytuł przez lata, aczkolwiek nie musi. Plusem dla niego, tak mi się wydaje, może być to, że organizatorzy meczu o Mistrzostwo Świata mogą podnieść garze za właśnie ten tytuł. No bo umówmy się, 2 miliony tam chyba było dolarów czy euro, już nawet nie wiem, bo raz było euro, raz nieistotne. W każdym razie 2 bańki. Uważam, że to jest śmiech na sali do podziału, słuchajcie. Kiedyś jak grał Fischer w mecz o Mistrzostwo Świata, to tam były pieniądze. Tam, kurczę, to tam on nawet miał takie propozycje, jakąś fajną książkę czytałem, Obsesję geniusza, gdzie jakiś, teraz mogę trochę mylić fakty, ale jakiś tam afrykański król zaproponował mu 5 milionów dolarów. Wiecie, to były lata 70., 80., coś takiego. 5 baniek za to, żeby zagrał z Karpowem mecz o tytuł Mistrza Świata, gdzie 3 miliony były dla niego zagwarantowane w tamtych latach. Wiecie, jaka to teraz inflacja i tak dalej, ale kiedyś to kosmos, a teraz 2 bańki w tych czasach. Sobie zdaję sprawę, że tam jeszcze pewnie jakieś korzyści na boku są, typu reklamy i tak dalej, ale no z 5 milionów euro powinni chociaż dać, no mimo wszystko. Kiedyś też była taka sytuacja, właśnie no Fischer w ogóle rozdmuchał szachy tak finansowo dosyć fajnie, bo Jugosławia proponowała mu, wyobraźcie sobie, mecz, a może trochę też fakty mylę, chyba wtedy z Karpowem był mecz, albo z jakimiś zawodnikami z Jugosławii. O, dziękuję serdecznie za 25 zł. Jak to wygrywasz, czy wygrywasz, czy nie? Ciśnienie na wygrana nieraz może pogubić. Zawsze pospadł wzrost formy. Pozdrawiam. Dziękuję Ci serdecznie, wspaniały donatorze mój, bardzo mi miło. O, to sobie dozbieram do kursów. No, zaraz skończę historię o Fischerze, tylko rozwalę tego FM-a. To grajmy sobie w szaszki. E4, jedziemy ostro. Tutaj? Ale kusi mnie do ostrych zagrań. Ależ on tutaj kusi. Dobra, A4 rzućmy mu najpierw. Zgoda. I to pełna. Na spokojnie. Oj! Na spokojnie. Widzicie, co ja gram? Na spokojnie podstawiam. Dobra, jak już podstawiać pionę, to na maksa. To FM zaraz chyba tutaj mnie pokaże. Ojejku, jejku. Jak ja dużo podstawiam? Dlaczego tak się dzieje? No? Dlaczego tak się dzieje? Proszę mi powiedzieć. No skoczkiem spróbuję tutaj. Dobra. Różnobarwny to jest jakaś tam moja nadzieja na cokolwiek. Też tak myślałem, że tak zrobi. I to raczej jest dobra decyzja. Tutaj naciskamy. Szybko zagrał teraz. Biorę. Aha, weźmie mi tu. Ten skoczek będzie dobry. Ten skoczek będzie dobry. Tutaj niby mogę, nie muszę zejść wieżą. Koniecznie jakieś tam opcje. Opcje wybicia tu i tu na E6. Coś tam widzę, ale... Cóż on może zrobić? No właśnie. Zaraz. A teraz tutaj kopnąć? Hetman zbije tu. A wiecie co? Kusi mnie to. Chyba to tak zrobię. Nie wiem, czy to jest dobre do końca. Po prostu wziął hetmanem. Co ja tutaj zrobiłem? Co ja sobie tutaj myślałem? Tego to ja nie wiem. A muszę tak, muszę. Jak zbiję to na gdzieś... Jejku, nie mogę na G7, ale jestem... Idiota. Mówię o sobie. Ale się jestem cienki. Straszymy. Straszyć trzeba. Tu w ogóle grozi bicie. Ajajajajaj! Szansa dla szympansa. Już nie, niestety. Jakiś nacisk jest, ale... To jest wszystko takie... Tutaj? No biorę. Ależ jestem dobry. Jezus Maria, wieża mi złapał. Tragedia. Tragedia, co ja dzisiaj wyrabiam. Tragedia, moi drodzy. Jeszcze sztuczka jakaś w postaci Hetman B7! Z przegranej robi się wygrana, ale jaja. Dzisiaj to jest po prostu kosmos, co tu się dzieje. Kosmos! Jedyna pułapka i weszła. Ten gość teraz musiał się wkurzyć, nie? Masakra. Od śmiechu do łez i odwrotnie dzisiaj. Boże kochany. Oj, znowu muszę ochłonąć. Nie wiem, co mam powiedzieć. Istne wahania nastrojów, nie? Na koniec poproszę GM'a i zakładamy miniaturkę. Masakra. O, dzisiaj to 5 punktów za dużo. Wracając do historii Fischera. Jugosławia, państwo Jugosławia zaproponowała Fischerowi $50 milionów za to, żeby właśnie zagrał bodajże na pewno nie z Karpowem, chyba z zawodnikami z Jugosławii, jakimiś tam arcymistrzami. Słuchajcie, $50 milionów. To nie jest pomyłka, co mówię. W latach tam 70-80, coś w tym stylu. Wyobrażacie sobie tę kwotę. Dzisiaj to jest przecież kosmos, a wtedy... No i Fischer się nie zgodził. Finalnie się nie zgodził. Dla Fischera nie były ważne pieniądze. Tak, mówiłem o 5 bańkach, ale mówiłem, że afrykański król jakiś tam mu proponował za grę z Karpowem prawdopodobnie, meczem Mistrzostwa Świata, i się Fischer też nie zgodził. To też była taka historia a propos właśnie szachów i pieniędzy, no to było coś nieprawdopodobnego. Że dla Fischera liczył się tylko tytuł. Fakt, że tam te garze dzięki niemu się zwiększyły wśród najlepszych szachistów na świecie do tej pory, to zostało przez niego, że tak powiem, utarte, te ścieżki się fajnie ułożyły i dobrze, no bo szachiści powinni zarabiać pieniądze za grę, no uważam, to bez dwóch zdań, to jest w ogóle ciężka, znaczy w ogóle każdy sport oczywiście ma swoje tam jakieś reguły, ale to było coś niewyobrażalnego, to jakby się zagłębić troszeczkę w literaturę, to naprawdę ciekawe rzeczy się kiedyś działy. Tyle w temacie. Także nawiązując do puli nagród w czasach dzisiejszych, no to według mnie jest kompletnie śmiech na sali. Kompletnie. Tam powinni dać, no mówię, co najmniej 5 baniek, żeby to jakoś przyzwoicie wyglądało. Także przypuszczam, że Carlsena teraz będą musieli kusić większymi pieniędzmi, no bo czy dla niego to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy to będą 2 bańki, czy 5 baniek, przypuszczam. Znaczy, znaczenie ma, ale wiecie, niepotrzebne mu to jest do szczęścia. No ale jednak większe pieniądze na pewno tam trochę bardziej motywują, przypuszczam, na tym poziomie. Chociaż nigdy się na tym poziomie nie znajdziemy, no i nie znajdę i tak dalej, ale przypuszczam, że to trzeba podwyższyć, żeby Carlsenowi się chciało zagrać z kimś innym niż z Firuzią, zwał jak zwał, no. W każdym razie stwierdził właśnie Carlsen, że z nim chyba tylko chce zagrać. Znaczy, chce z nim tylko zagrać. No ale jak nasz Jan Krzysztof Duda wygra turniej pretendentów, no to co wtedy? No to zobaczymy, nie? Zarobki szachistów wzrosną teraz mocno, bo jako sport stał się popularny. Przyciąga ludzi i reklamy, a co zatem sponsorów? Oby Alcedar 7. Oby tak było, tak już troszkę też jest. Czy to jest ostatnia partia, 11? Chyba tak. No to lecimy. No i co tutaj on kombinuje? Nic tu chyba nie ma. Pozycja w porządku, wydaje mi się. Na ten moment w debiucie. Zbił. No zbił. Ruszadę zrobić trzeba. Raczej. Plan jest taki. Jak zagra tak, to w ogóle tutaj, nie? Więc powiedzmy, że to się trzyma wszystko. Taki ruch jest ciekawy. Ale wzmocnijmy może tutaj bardziej nacisk na punkt D3. Nie śpieszmy się. Aha. Chcesz mnie wymienić? No, będziesz mógł wymienić. Wymienił. No i dobra. O! Serio? Tego się ruchu nie spodziewałem. Tym pionkiem przepychamy. Zostaje słabość na D4. Pytanie, czy to wykorzystamy. Na pewno goniec jest lepszy tutaj teraz. Okej. No dobra, niech będzie tak. Aha, B3 teraz jakiś jest. Jakiś goniec A3. Dobra, tutaj. Zejdźmy ze związań wszelakich. Jakiś taki ruch wzmacniający. Poprawiające posunięcie można wykonywać pewnie, bo białe mają na pewno gorszą sytuację teraz. Może tak zagrajmy, żeby spróbować tego skoczka zdjąć. Patrząc na partię Carsena i Nepo, jaki czas spędzali przy szachownicy, samym tym Magnus mógł trochę podejść Jana, bo mimo nieraz prostych ruchów zawsze mam wrażenie szukał jakiejś opcji na wygraną. A takie mam podobne odczucia. Co jest za Title Tuesday? Jakieś tam pieniążki się pojawiają. H5, zagrajmy na białe pole, sobie ustawiamy tutaj pioneczka. No i czekamy oczywiście tutaj na jakieś... Tu cały czas pilnujemy tego pionka. Trzymamy tutaj za przeciwnika, za twarz. A tutaj może takie opcje jakieś się pojawiają. B3 teraz chyba tutaj. No jest B3. Czas, mój drogi przyjacielu. Wynik 6,5. Wielce niezasłużenie. No ale chyba przyznacie, że nie najgorszy. No dziś... Nie wiem, jak to ocenić. W każdym razie roller coaster był wielki. 6,5, no co? No finalnie będę spokojnie spał. Także... Tak, ważne jak się kończy. Tak, dobrze. No dzięki, słuchajcie, że byście kibicowaliście.